Vlogmas, dzień 12. Jest koło godziny 9, my przed chwilą wstaliśmy, zdążyliśmy zjeść i ja zdążyłam się jedynie pomalować. Jeszcze jestem w piżamce i stwierdziłam, że zaczynam tego vloga. Nie wiem, jak mi się dzisiaj uda go nagrać, bo o 10 przychodzi do mnie koleżanka, o 14 idę do dentysty, bo zwolniło się miejsce. Także wydaje mi się, że to nie będzie zbyt ciekawy dzień. Ale trudno, zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy oczywiście od kalendarza. Tutaj mamy 12, sprawdzamy, co tam się kryje. Jakoś strasznie zafoliowane to chyba jest. Wiecie co? Ja sobie jakoś po... O, udało się. Także otwieramy. Oczywiście jest coś dla Lilki, ale najpierw sprawdźmy karteczkę. Jestem ciekawa, czy się sprawdzi. A co my tu mamy? Co to jest? Wiecie co? Nie wiem, co to jest. Zaraz poczytam i Wam powiem. To jest chyba jakiś puder. Jak wygląda ten puder w środku? Dajcie znać, jeśli ktoś go miał. I powiem Wam, że jestem strasznie ciekawa. Może jutro go przetestujemy. Co Wy na to? Możemy kalendarz z czekoladkami. O, wypada mi. Właśnie sobie poczytałam trochę na temat tego pudru i są mega świetne opinie, także jestem go bardzo ciekawa. Więc już nie mogę się doczekać, aż go przetestuję. Także super, dziękuję Ewela. Tymczasem wgrywa się vlogmas i już jest 90%, pokazuje około 13 minut. Ok, i od razu pokażę Wam trzynasteczkę. Wygląda ona w ten sposób. Nie wiem, czy to usłyszycie, ale coś tam się przesypuje, także może tam jest jakaś kawa, herbata, czekolada. Tak mi się wydaje, że to jest coś takiego. A ja teraz idę się uczesać, wysłałam właśnie Daniela po ciasto jakieś do kawki. I mam chwilę dla siebie, także idę się czesać, ubierać i będę gotowa. A oczywiście Niunia nasza śpi. Wiecie, co miałam Wam ostatnio powiedzieć? Że wtedy, co był napój chias w kalendarzu adwentowym, w ten dzień wyrzuciłam przysmak dla Lilki do śmietnika przez przypadek. Okej, ja już się ubrałam, jak możecie zobaczyć, nałożyłam sobie taką koszulę jeansową, ale niestety muszę ją wyprasować, czego bardzo nie lubię, więc zaraz się za to zabiorę. I idę czesać włosy, a później będę oglądała vlogmasy. Mam nadzieję, że dodał ktoś fajny. Niedawno kupiłam te bodziaki dla małej, Mikołaje, a już się robią za małe. Myślę, że nakładam je ostatni raz, bo już tutaj i bardzo dekolt ucieka. Mam wrażenie, że cały czas Wam pokazuję prezenty dla Wiktorii, ale jakoś tak po prostu się składa i pokażę Wam, co dostała dzisiaj, a mianowicie dostała taką czapeczkę, taką słodką, coś takiego i do tego bluzeczkę. Już taką większą, chyba na 86 nawet, czyli super, przyda się, z takim pięknym króliczkiem, zajączkiem i czekoladkę. Okej, już jesteśmy u rodziców, także stwierdziłam, że od razu pokażę Wam prezenty. Dla taty kupiliśmy koszulkę z Adidasa i skarpetki, trzy pak. Dla mamy mam perfumy, były w promocji, kupiłam je za 59 zł, także super. Hej, słuchajcie, ja już wyszłam od dentysty, jakoś to przeżyłam. Wróciłyśmy z Wiktorią do domu. Daniel przyniósł znowu jakiś prezent. Ja nie wiem, cały czas jakieś prezenty przynosi. Zaraz sprawdzę, co tam jest. Ale to dobrze, przynajmniej mam Wam co pokazywać. I teraz pojechał z moją mamą podobno po jakiś prezent dla mnie. Także ciekawe, ciekawe, gdzie pojechali. A my z Wiktorią sobie siedzimy w domu. Ona się bawi karuzelą. A ja pokażę Wam, co Daniel ciekawego przyniósł. Dzisiaj miał po prostu zebranie w pracy i coś takiego dostał, także sprawdźmy, co jest w środku. I oczywiście co piesek najbardziej zainteresowany? Jest tutaj herbatka, kawka, ptasie mleczko, czekoladka, czekolady takie i winko, także fajny prezencik. Oczywiście wiadomo, co pójdzie dla mnie, moje ulubione. Miki, cieszysz się? Tak.
Jest taka podekscytowana, że widzi te skarpety. Strasznie się cieszy. Tak? Fajne? Idę teraz coś zrobić do jedzenia. I chyba powoli będę się z Wami żegnała, bo nie wiem, czy coś jeszcze się będzie działo. Raczej nie, także dzisiaj wcześniej po prostu położę się spać. Także dobranoc, widzimy się oczywiście jutro w dniu 13.